Znane są aktualne zasady obsługi mieszkańców. Urząd Miasta Olsztyna otworzył wszystkie wejścia do budynków, ale dostępne są one tylko dla osób, które nie mogą załatwić sprawy zdalnie. Swobodnie przemieszczać się po budynkach mogą jedynie pracownicy urzędu. Można wchodzić do ratusza zarówno od strony ulicy 1 Maja, tam gdzie jest sala obsługi klienta, od placu Jana Pawła II, głównym wejściem, oraz od ulicy Ratuszowej. Natomiast faktycznie przemieszczanie się w samym urzędzie jest ograniczone. Nie wchodzimy nigdzie na wyższe piętra. Jeżeli ktoś chce załatwić jakąś sprawę z pracownikiem konkretnego wydziału, wystarczy, że zgłosi to portierowi. Wówczas wzywani są pracownicy, którzy pomogą daną sprawę załatwić. Jednak urzędnicy proponują przede wszystkim kontakt mailowy lub telefoniczny. Tutaj prosimy naszych mieszkańców o wyrozumiałość, ponieważ niestety, ale musimy unowocześnić naszą centralę i aby to zrobić, potrzeba nam troszkę czasu. Aktualnie zmieniamy operatora telefonii naszej, ponadto też unowocześniamy centralę na ulicy Knosały. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie petenci w nowej sytuacji i z jakimi sprawami teraz do urzędu przychodzą. O kartę wędkarską. A jak tam obostrzenia, czy utrudniają załatwianie spraw, czy nie? Śpieszę się. Wszystko? Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. No i to. A jak przebieg tej sprawy, czy jest trudniej teraz podczas pandemii? Nie wiem, dopiero zaczynam, dopiero wejdę do biura, ale myślę, że jest biuro przygotowane na to. Informacje są, miasteczki trzeba założyć, dystans zachować. Myślę, że to już się przyzwyczailiśmy. Niezmiennie pracuje również Urząd Stanu Cywilnego, gdzie możemy załatwić niezbędne sprawy. Wydawane są zaświadczenia o urodzeniach i zgonach. Można zgłaszać narodziny, gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, czy też odpisy aktu stanu cywilnego. Ponadto od 6 czerwca zwiększono liczbę osób, które mogą uczestniczyć w ceremonii ślubnej. To zostało już nieco poluzowane, ponieważ tutaj bierze się pod uwagę kubaturę pomieszczenia, w którym udzielane są śluby i na przykład w Olsztynie może już w tej chwili być 13 osób podczas ceremonii, łącznie oczywiście z parą młodą. W związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 punkt obsługi mieszkańców Galerii Warmińskiej zostaje zamknięty do odwołania. Powyższa decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna. Wszystkie bieżące informacje dotyczące otwarcia tego punktu przekazywane będą za pomocą komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta. Olsztyńskie baseny otwierają swoje drzwi już w tę sobotę. Czy zatem w najbliższym czasie mamy również szansę skorzystać z miejskich kąpielisk? Na tę chwilę więcej jest niewiadomych niż konkretnych informacji. Właściciele w dalszym ciągu nie wiedzą, wedle jakich kryteriów powinny funkcjonować kąpieliska. Na razie pojawiają się informacje, że zasady będą takie same jak w przypadku basenów, czyli 150 osób na kąpielisko, niezależnie od jego powierzchni. Zasada budzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Kąpieliska ze względu na swój otwarty charakter są bardzo wymagającymi obiektami, biorąc pod uwagę wytyczne sanitarne, jakie muszą spełniać. Z doświadczenia wiem, że to jest w zasadzie żadna ilość, bo czasem z naszego kąpieliska korzysta nawet i 1000 osób jednocześnie na plaży. Nie za bardzo też wiem, jak te liczby, te osoby pilnować, jak nie pozwolić wejść innym, żeby po prostu nie przekroczyć limitu. Mimo że w stolicy regionu na razie kąpieliska są niedostępne dla mieszkańców, w województwie już kilka obiektów zdążyło się otworzyć. 3 kąpieliska są już otwarte w powiecie ostródzkim, w powiecie iławskim i w powiecie olsztyńskim. Optymistyczny scenariusz zakłada, że miejskie kąpieliska będą udostępnione jeszcze w tym miesiącu. Mam nadzieję, że do 27 czerwca, kiedy chcemy te kąpieliska uruchomić, będziemy już wszystko wiedzieć i że będą to dobre informacje. W Olsztynie tego lata będą funkcjonować 3 miejskie kąpieliska. 2 przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel oraz 1 nad jeziorem Skanda.